Natomiast tutaj od razu mówię, że są pewne błędy, więc ja Państwu powiem, na czym one polegają i wtedy dopiero przejdziemy do omawiania uchwały. Punkt pierwszy jest poprawnie, tam rezygnujemy z kwoty 6 tysięcy na gazetkę lokalną. Punkt drugi również jest poprawnie, rezygnujemy w punkcie 2a 4 tysiące mniej, w punkcie 2b 4 tysiące mniej, w punkcie c 500 zł mniej. Następnie punkt 11 powinien się znaleźć na drugiej stronie, gdzie jest zapis rezygnuje się z zadań i to jest dofinansowanie remontów. Następnie rezygnuje się z zadań Policja, Komisariat Trzeci. Tutaj nie rezygnujemy z zakupu radiowozu oznakowanego, tylko z patroli pieszych, kwota 10 tysięcy złotych. Natomiast rezygnujemy z zakupu radiowozu dla Straży Miejskiej, kwota 15 tysięcy złotych. Proszę sobie to poprawić. No, mam niestety tą myłkę, nie chciałem, żebyśmy przedrukowali ten druk, ponieważ no, potrwałoby to dłużej i nie było sensu przeciągać. Natomiast punkt drugi, Centrum Młodzieży doktora Henryka Jordana jest poprawnie napisane, rezygnujemy z 10 głosów. Oprócz tego dokonuje się przeniesienia zadań. I tutaj jest wszystko poprawnie napisane, natomiast krótki mój komentarz dlaczego. Jest procedura w mieście, która umożliwia powierzanie organizacjom pozarządowych środki do kwoty 10 tysięcy w procedurze pozagrantowej. Chcemy z tego skorzystać tak, żeby bezpośrednio dla tych grup przeznaczyć środki. Konsekwencją tej uchwały będzie uchwała numer 3, druk numer 3, w której wyszczególniamy związki czy stowarzyszenia, które chcemy powierzyć środki. Jest to dokładnie to samo, co poprzednio było w priorytetach, tylko jest teraz zapisane dokładnie tak, jak powinno być, bo wreszcie udało nam się miastem dojść do porozumienia, jak ma wyglądać procedura przekazywania środków organizacjom pozarządowym bez zbędnej procedury grantowej. Czy są jakieś pytania do tego druku? Aha, jeszcze jedna informacja. Te zmiany są konsekwencją tego, że dostaliśmy informację, że będziemy mieć mniej środków na priorytetach niż planowane było, o 60 tysięcy. Wszystkie te zmiany, jeśli nam przywrócą środki, to będziemy się starali te wszystkie rzeczy, które teraz wyrzucamy, przywrócić dokładnie w tych samych proporcjach. Jeśli są jakieś pytania, to słucham. Nie widzę, w związku z tym poddaję. No, nie wiem, bo tak proszę. Bardzo razi ta różnica między imprezą, prawda, rozrywkową 46 tysięcy, a dofinansowanie remontów do 19 tysięcy. Już no, dobrze, nie wiem, ale jest to troszeczkę. Panieru, już tłumaczę. Niepokojące. Już tłumaczę. W poprzednich latach mieliśmy wyszczególnione konkretne pozycje, czyli były turnieje sportowe 5 tysięcy, dzień dziecka 5 tysięcy, konkursy 5 tysięcy, imprezy pożegnanie lata, w tym roku proszę mieć 10 tysięcy, organizacje imprez dla seniorów i tak dalej, i tak dalej. To były rozbite wszystkie rzeczy, nie było dużej kwoty. I obecnie dajemy jedną kwotę, ponieważ to umożliwia wtedy przeniesienie oszczędności z jednej imprezy na inną. Tylko dlatego to wyłożone. I nie jest to kwota niższa ani wyższa niż w latach poprzednich, jest to generalnie ta sama kwota. Natomiast dofinansowanie zadań remontowych to było zadanie, które daliśmy, ponieważ zostały nam po podzieleniu priorytetów środki i postanowiliśmy, że dofinansujemy w ten sposób remonty dzielnic, na którym mamy zupełnie osobną turę w kwocie prawie 1 300 000 zł. Stąd być może ta dysproporcja tutaj radzi, ale w kontekście całej budżetu dzielnicy myślę, że nie jest tak. No tak. W ogóle proporcja jest odwrotna. No. Czy można przyjąć to moje wyjaśnienie, czy mam jakieś próby? No nie, no ja jeszcze tutaj ten swój ogródek, te 2000 na organizacje, które no niekoniecznie tutaj realizują swoje zadania na terenie naszej dzielnicy, bo mamy też mnóstwo innych fundacji na terenie dzielnicy, które bardziej opiekują się tutaj naszymi mieszkańcami, to wiem. No ja jeszcze raz przypominam, czy tak maleńka kwota nie mogłaby być spożytkowana na szczepienia dla naszych seniorów. Ale no... już odpowiadam. Jeśli chodzi o te organizacje, to
To są kwoty dla konkretnych kół, które działają na terenie naszej dzielnicy. I tak. Która jest pani dobra głos? I tak, Małopolski Związek Rolników i Rolniczych Osób Niepełnosprawnych posiada swoje koła na terenie naszej dzielnicy, które dofinansowane dla tego koła. Na Krokodelskiej Zupów? Nie. To nie, na Czerwińskiego. Polski Związek Emerytów i Rencistów Inwalidów, a przepraszam, Małopolski to na, rzeczywiście na Krowodelski Słup, przepraszam, to jest 300 osób, które są z terenu naszej dzielnicy. Polski Związek Emerytów i Rencistów Inwalidów to jest na Czerwińskiego, już pomijając w tym momencie. Natomiast Polski Związek Osób Niepełnosprawnych i Widomych to jest też na terenie naszej dzielnicy. Owszem, on zrzesza również z innych dzielnic, ale do innych dzielnic również ten związek wystąpił. My nie przeznaczamy kwoty, która jest jakby większa niż ich potrzeby, wręcz na odwrót, jest to połowa tego, o co wystąpił. Jeśli pani Ela chce, to możemy złożyć poprawkę na szczepienia, natomiast proszę wskazać, z czego zabrać, bo to są wszystko, my korygujemy, oszczędzamy w tym momencie z uchwały, którą już podjęliśmy. Umówiliśmy się w jakiś sposób poprzez głosowanie, że realizujemy dane rzeczy. Teraz musimy z czegoś zabrać 60 tysięcy, bo mamy za mało. Jeśli pani Ela uważa, że trzeba coś inaczej zmienić, to proszę o poprawkę ze wskazaniem, z czego zabrać. Uchwały priorytetowe poprzednie. Można. Jest tutaj uchwała poprzednia priorytetowa, ta, którą zmieniamy, żeby każdy miał do przodu. Proszę wziąć jedną na dwie osoby, bo nie sterowaliśmy więcej błędów. Pani mówi o tym roku, a my mówimy o rozdziale środków priorytetowych na 2014. To właśnie mówię, żeby jednak już pomyśleć o tym i czy pani teraz składa wniosek o zmianę? Tak, składam wniosek, proszę państwa, o to, ażebyśmy jednak. Ale proszę więcej... wskazać, z czego, ale pisemnie, proszę, poczekamy. Pisemnie, z czego zabrać na 2014. Z czego zabrać? Proszę wskazać, ja poddam do podgłosowania. Chodź tu, chodź, powiedz mi, ja zapiszę sobie. A ty za chwilę to złożysz na piśmie. Mówimy o 2014 roku. Tak, 2014 roku. To nie chodzi o dużą sumę, ale tu chodzi o wzięcie pod uwagę osób, które są naprawdę w potrzebie, skoro takie uzasadnienie słyszeliśmy. Z czego chcesz zniszczyć? To jest zdjęcie. Nie podpowiadaj, można, ale chciałbym dać szansę. No na przykład tutaj poradnia psychologiczna będę robić. Jaka kwota? 1000 zł. Zakup sprzętu 10 tysięcy tutaj. No i co jest? Ubliżenie do ruszenia? No chociaż 1000. Pani Ela, dobrze, no to i bardzo proszę. Tutaj. Tu mamy 22 tysiące, no to... Z czego to? Może z biblioteki? Te gry, prawda? Wydaje mi się, że zdrowie ważniejsze. No to 2000 z tych gier weźmy.
Już 3000 i tak bardzo proszę. W takim razie poddaję pod głosowanie następującą poprawkę która polega na tym, aby zabrać 2000 do finansowania do budowy placów gry w Bule. A dokumenty rozszerzaliśmy to zadanie, więc tutaj jest tak naprawdę ogródku integracyjnego razem z pracą dobrej Bule. Oraz 1000 zł w poradni psychologiczno-pedagogicznej zakup sprzętu komputerowego. Szczepionki zgodnie z tym, co pani doktor Monika mówiła w poprzedniej sesji, kosztują około 30 kilku złotych, więc należy szacować, że za te 3000 zaszczepi się 90 osób. Najbardziej potrzebuję. Poddaję. Tak, oczywiście. Tak, proszę. Znaczy, ja, szanowni państwo, chciałabym, żebyście wzięli pod uwagę przy tym głosowaniu fakt, że miasto co roku jednak finansuje szczepionki. Nie jest to wprawdzie na samym początku roku, czasami jest to później, natomiast te szczepionki są chyba co roku finansowane. Ale większość poprzez zgłoszenie, jeśli jest dyskusja, to poprzez dyskusję. Większość dzielnic, proszę pan państwa. Pan Ireneusz był pierwszy, pani Elu. Pani Rzecia, dobrze przypominam, to pani Ireneusz. Tak, jeśli sobie dobrze przypominam, to na poprzednim posiedzeniu już była dyskusja na ten temat. Pani Maliszewska stwierdziła, że na początku września miało być głosowanie na ten temat. Miasto przeznaczyło 140 tysięcy. No to jeżeli przeznaczyło, to po prostu jest pytanie, czy my dodatkowo jeszcze... Ale my mówimy o przyszłym już roku. No ale przecież w przyszłym roku ta sama sytuacja będzie. Co roku są te szczepienia. Co roku są. Pragnę zwrócić uwagę, że może narusznikarski wykorzystują wszystko, ale doświadczenie uczy i prasa donosi, że niestety nie cała pula jest wykorzystana. A szczepionki są kupione. Proszę państwa. W związku z tym nie mając nic osobistego, będę głosował przeciwko tej poprawce. Ponieważ jeżeli miasto daje, nie dublujmy tych spraw, bo z 2000 czy tam 3000, to my powiemy 89 osób. Ile osób się co roku szczepi? Ma pani takie dane? Nie ma pani. Przyszła pani doktor, powiedziała, że szczepią się, też mówiła o ryzyku pewnym tego szczepienia, wynikające z po prostu, jeżeli w kwestii przeziębienia i tak dalej. I o tym ryzyku piszą również w prasie. Ludzie czytają to, dlatego też część tych szczepionek, które z puli miasta są kupowane, nie jest wykorzystana. Dobrze, dziękuję za głos. Proszę pani Ela. Proszę państwa, większość dzielnic realizuje i finansuje pewne programy zdrowotne. My tego nie robimy od lat. Może zacząć tego typu tradycje działań prozdrowotnych, bo może akurat jest to, wydaje mi się, w obecnych trudnych czasach, jeżeli mamy ustalać jakieś priorytety, to chyba sprawy zdrowia naszych tutaj obywateli powinny stać wyżej niż sprawy ich rozrywki, prawda? Także no nie wiem, chyba pani jedno. Szanowni państwo, jeszcze teraz pozwolę sobie sam zabrać głos, potem drugą, która wypowiedzi się, kiedy będzie chciał zabrać głos dalej. Jeśli chodzi o tą poprawkę, ja osobiście też nie jestem za, ale to z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że my tak naprawdę musimy ściąć na uchwałę, którą podjęliśmy. I tak ciężko jest zabrać z czegoś, więc jeszcze przesuwając dodatkowo środki, tak naprawdę coraz bardziej modyfikujemy tą uchwałę, którą już podjęliśmy. Drugi powód jest taki, że rzeczywiście co roku jest dofinansowanie tych programów różnych miast, miasta, ogólnomiejskich. Polega to na tym, że przeznaczenie na szczepienia też na czasem na badania, różne środki. W tym roku rzeczywiście zostało to zrobione bardzo późno, ale zazwyczaj to było już w budżecie miejskim ustalane. Jeśli ktoś z państwa się nie orientuje, to mogę podpowiedzieć, że budżet miejski zaczyna się uchwalać mniej więcej w październiku, kończy się na początku roku. Jak wtedy nie będzie tych szczepionek, to być może warto rozważać coś takiego. Oczywiście tutaj zostaje dalej temat tego, czy taka szczepionka ma sens, czy nie, to każdy musi rozstrzygnąć na bazie swojej wiedzy, którą posiada na ten temat sam. Ja osobiście z tego co wiem, to szczepionki na grypę akurat się dobiera w ten sposób, że się bada najbardziej prawdopodobny szczep na następny sezon
się przygotowuje szczepionkę. Jeśli się trafi ze szczepem, to jest ona bardzo skuteczna. Jeśli nie trafi, no to jej skuteczność jest... Zerowa. Nie, nie zerowa. No jest pewna, bo jest lekkie wzmocnienie organizmu, ale jest znacznie mniejsza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie jeszcze? Proszę, Mariusz, no, Pani Ela. Chciałem przypomnieć o zasadzie dobrej weryfikacji osób, które korzystają z tego, do mieszkańców naszej klinicy. Senior, starszych osób. Tak. Po 60. Po 65 roku życia. Nie przepią. Mariuszowi chodzi o to, że jeśli... Chodzi o to, że to był program skierowany do mieszkańców naszej dzielnicy, a to tutaj Asia chyba pamiętać jeszcze, kiedy tak robiliśmy takie badania tam dwie kadencje temu wstecz, to było dosyć duży problem, żeby bo nawet lekarze nie wiedzą, jakie granice ma nasza dzielnica i było mnóstwo osób z Nowej Hucy, z Wielicki, gdzieś tam. To jest znaczy, pani doktor, która nas tutaj leczy na osiedlu 30 lat. Także wydaje mi się, bo rzeczywiście... że ma doskonałą orientację, jeśli chodzi o problem i szanowni Państwo, jeśli chodzi o problem, to że to są dwie różne rzeczy, bo Mariusz powiedział ważną rzecz, to znaczy powiedział to, że dwie kadencje temu było to realizowane i ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że rzeczywiście lekarzowi nie tyle zależy bardzo na sprawdzeniu, czy ten człowiek na pewno mieszka w tej dzielnicy, a jak nie, to kłóceniu się z nim, że nie może wykonać dla niego tej szczepionki, tylko zależy na tym, żeby zrealizować pulę, która została powierzona, bo to są dla niego pieniądze, jest to dla niego zysk. Więc to jest pewna kontrowersja osobna, o której ja nie pomyślałem, no i jest to osobny temat. O to by chyba chodziło, jeśli dobrze to zrozumiałem. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę, że właśnie głosuje poprawkę, którą złożyła pani Ela. Kto z Państwa jest za poprawką, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Obyście Państwo uchwalili. Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał? Dziękuję. 3 za, 14 przeciw, 0 wstrzymujących. Poprawka została oddalona. Poddaję pod głosowanie całą uchwałę. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 14 za, 2 przeciw, 2 wstrzymujące. 13 za, przepraszam bardzo, 13 za, 2 przeciw, 2 wstrzymujące. Przechodzimy do druku numer 3, tak jest.